Kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jest to kolejny filmik z serii Back to School. Wiem, że dużo osób was mnie o to prosiło. Już wam to mówiłam w poprzednim filmiku. I tak. Więc w dzisiejszym filmiku pokażę wam moje sprawdzone triki do szkoły, których stosuję, bo po prostu właśnie się zawsze przydają się czasami. Więc naprawdę, żeby wam ułatwić życie, to wam powiem te triki. Już był taki jeden filmik o trikach, lifehackach, więc to będą teraz triki do szkoły z racji tego, że się zbliża szkoła. Więc bez zbędnego gadania zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się spodoba, i bez zbędnego gadania, przedłużania, zaczynamy. Więc pierwszym moim trikiem, który wam bardzo serdecznie polecam, jest to: pakuj się o jeden dzień wcześniej. Czyli że na przykład jutro, na przykład jakbym jutro mam lekcję, jutro idę, wracam dzisiaj, na przykład dzisiaj bym wróciła ze szkoły i odrabiam lekcję i tak dalej, i się pakuję dzisiaj, a nie jutro rano. Wiecie, niektórzy robią tak, że się rano pakują, i tym sposobem właśnie, że się rano pakujecie, marnujecie sobie czas, który moglibyście poświęcić na coś innego lub dłużej pospać, że... A tak to musicie wstawać wcześniej, żeby się pakować. Więc jeśli się spakujecie o jeden dzień wcześniej wieczorem na przykład, no to będziecie mogli sobie o 5 minut dłużej pospać. Chyba że... No, załóżmy o 10 minut dłużej pospać. Więc to jest bardzo fajny trik moim zdaniem. Kolejnym trikiem jest to, aby przyszykować sobie strój awaryjny. Jeśli jesteście tacy, którzy wiecznie nie możecie się zdecydować, co ubrać i tak dalej, co będzie do czego pasowało, to w weekend na przykład przygotujcie sobie strój awaryjny, tak się to nazywa, że po prostu w weekend macie dużo czasu, więc sobie naszykujcie, na przykład jakbyście w tym tygodniu mieli na przykład jakiś dylemat i byście zaspali i byście nie mogli już tak długo stać przed szafą i się decydować, to sobie przyszykujcie taki jeden strój awaryjny, abyście po prostu tylko go założyli, już wiecie, co tam będzie zostawiane, że to wszystko razem pasuje, bo w weekend się zastanowiliście, czy to razem pasuje, i to wam właśnie pomoże zaoszczędzić, właśnie nie spinicie się dzięki temu do szkoły. Kolejnym trikiem, trzecim, jest to trik, którym jest trochę eko, bo zamiast plastikowych butelek pijcie w bidonie wodę. Okej, kolejnym moim trikiem jest to, żeby nie kupować w automacie kanapek, tylko wstać o 5 minut wcześniej, aby zrobić sobie kanapkę, bo co jest trudnego po smarowaniu chleba masłem i położeniu sera? Chyba że nie lubicie sera na szynkę albo czegoś położeniu, no nic. Więc naprawdę, zaoszczędzicie tym pieniądze i będziecie mogli sobie kupić wasze marzenie. Wiecie, zaoszczędzicie pieniądze na wakacje i tak dalej. Więc to wam pomoże właśnie zaoszczędzić i będzie zdrowiej. Hej, kochani, kolejnym moim trikiem jest to, aby zawsze, jeśli jesteście dziewczyny, zawsze miejcie przy sobie kosmetyczkę, ponieważ naprawdę nie jeden raz wam może uratować życie. Kolejnym moim trikiem jest to, abyście zainwestowali w jakąś teczkę. Ja osobiście wam polecam teczki plastikowe, nie papierowe. Kolejnym moim trikiem jest to, że od razu po przebudzeniu wejście łyka wody i odsłońcie żaluzję i okno otwórzcie, bo jeśli jest ładna pogoda, bo to po prostu spowoduje, że już nie będzie wam się chciało wrócić do łóżka, ponieważ puścicie światło. Ósmym już trikiem jest to, abyście zawsze mieli przy sobie naładowanego powerbanka, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie wam potrzebny telefon i nigdy nie wiecie, jaką będziecie mieć baterię akurat wtedy w telefonie, więc zawsze wam się może przydać powerbank. Kolejnym dziesiątym trikiem jest to, abyście, jeśli macie bardzo długie wypracowanie i nie chce wam się go całego czytać, to skopiujcie sobie wszystko, wklejcie do Google Tłumacz i odpalcie tam, wiecie, co czytam wam na głos, i wtedy wysłuchacie to i będzie dobrze. Nie będziecie musieli tego czytać i usłyszycie jakieś błędy ewentualnie. I ostatnim już dziesiątym trikiem jest to, a jeśli chcecie się lepiej nauczyć notatek, macie do nauki jakąś notatkę na sprawdzian, to przeczytajcie sobie to do dyktafonu i potem odsłuchujcie, bo wiecie, niektórzy są wzrokostami, niektórzy są
słuchowcami? No jak to się mówi? Właśnie chodzi o to, że jak się oszukacie z tym, to będzie wam łatwiej po prostu zapamiętać i na pewno ja wam to polecam, bo ja już tak się uczyłam na sprawdzian z historii, więc dziękuję. Subskrybujcie Maję, bo Maja jest najlepszą przestrzeczką na świecie. Postawiajcie łapeczki w górę. Dobra. Okej, okay. Po reklamie. Dziękuję wam za... dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na Insta. Buziaczki! Pa!